Hej kochani, witajcie w kolejnym odcinku z Don't Starve Project i naszą Wigfritką. No, musi być standardowo przywitanie. W ogóle wielu z was proponowało, żeby rozsiać dojdojki po całym świecie. Ja nie wiem, czy to tak działa, czy jak one będą daleko poza naszym zasięgiem, czy one będą się rozmnażać. Ale jeżeli tak, nie ma problemu, możemy zabrać dwa i pojechać gdzieś na inną wyspę, popłynąć w sumie bardziej niż pojechać i zobaczyć, czy one tam stworzą, odratują gatunek, o! O tak. Niestety kawa wyschła po jednym zebraniu, ale nie ma się co martwić, bo powinna mieć dosyć sporo popiołu, więc można nawieść i wystarczy tylko raz, zanim później trzeba będzie jeszcze wiele razy to zrobić. Tylko, że te dojdojki moje tutaj jeszcze mają sporo miejsca, nie? I tak dwa już zniknęły, niestety. Pożegnały się z gatunkiem. Ale można je zabrać, jak najbardziej. Tylko myślę, że przygotujemy się na razie na jakieś tam wyprawę, czyli to się na razie nie psuje. Mam kulki, no właśnie, o to mi też w sumie chodziło. Ja mam problem z mięsem. Wiecie co, wezmę ze dwa te. No i motylki, przede wszystkim też chciałam te motylki porozmnażać, żeby te moje pszczółki... O, dzień dobry. Przepraszam, ale tu jest zakaz. Zakaz rozmnażania się tutaj. Zjadania moich jagód, no pięknie. Motylek, chodź no tu. Chodź. Jeden. Co tak biednie? Pszczółki, nie, pszczółek nie chcę. Chcę motylki. Proszę, kwiatuszka. Wam tyle tu kwiatuszków posadziłam. Powinnyście już być tak szczęśliwe, pszczółki moje drogie. O, tam jest, widzę motylek. Motylek, ale wiesz co, te pszczoły są takie niedobre, a ja im tak tutaj dobrze robię. Tak wam tutaj dobrze robię, no. Tyle motylów łapię. Zobacz. Zobacz, pszczółko. Jakie mam tu kwiatki na worze. No patrz, jak się czepiła. Małe to takie wredne. O, pięknie. O, no to idź się bij z tymi. O tak, teraz cały... O, czekaj, nie... Czy ja tutaj zrobię tak. Ja jestem po waszej stronie, moje drogie. Po waszej stronie. Ile mi zostało jeszcze? 4 użycia. Patrz, no będzie za mną leciała. Tu może... A, już motylki, no dobra, się chowają. O, dzień dobry! O, mięsko się przyda, dziękuję. Łopata, ja tutaj tak czyszczę, bo jednak pszczółki muszą mieć dużo ładnego miejsca. Oj, czekam aż zawsze drzewko wyrośnie na maksa. Wtedy je ścinam, żeby zaoszczędzić. Czy zaoszczędzić? No, żeby po prostu jak najwięcej drewna było. Nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że po prostu się nie opłaca ścinać małych drzewek. Mimo, że mniej uderzeń, ale też mniej drewna, ale no jakoś tak wydaje mi się, że nie. Dobra, 3. Raz, 2. Tak, żeby miało pięknie, jak na łące. Ładnie mają, co te nasze pszczółki? To mogą tak zrobić cały taki pszczółek. Tylko chyba zabraknie mi surowców. W sumie uli, no tych, jak to powiedzieć... Nie surowych, tylko uli takich. Ale mi zawsze jak zabraknie słowa, to teraz nie mogę go znaleźć. Takich dzikich, o! Dzikich uli. Dzikie ule. Nie to, to chciałam. Nie to. No dobra. Czy ja im zabiorę? No dobra, zabiorę wam miód. Oj. Pszczółeczki. Idźcie robić miodek. Świeżutki. Ech, dobrze. Lecimy odłożyć... No, to już trochę podpsute. Wy to na tym moje się rzucacie, kurczę, ogrody. Zrobimy tak. Mięcho. Raz, dwa. Jajo.
Ej, tu gdzieś miałam jeszcze jakieś mięcho, czy nie? Chyba nie, a mam dwa jajka. To w sumie nie, ale kawę bym musiała przepiec. Na razie ją tu zostawię. Wiesz co, to sobie zaraz zjesz. Ha. Dobra, weź na razie te kulki. Niech, no ja, wiesz co, to też się psuje, ale nie mam na to miejsca. Dobra, weź to tak, o, w kieszeń. Rozpalimy sobie. Nie mam czarnych piórek nigdzie? O kurde. To już mam. Szyszki? Mam. To mam. Jedzenie w ogóle to mam tutaj. No dobra, doj dojki, jest noc, więc ja mam teraz szansę was zabrać, dorosłe moje drogie. Na przykład raz, dwa. I tu bym mogła zabrać jeszcze ciebie. Trzy. I cztery. Ja wiem, że to jest średniak, ale on dorośnie. On dorośnie. Dobra. I moglibyśmy na początek je przesadzić tutaj, nie? By miały całą wyspę dla siebie. Ja bym się tylko upewniła, że tu nic nie ma, ale chyba tam nic nie ma takiego strasznego. Tak mi się coś wydaje, że tam może być bezpiecznie. Nie ma tam dżungli, więc nie ma w sumie węży. Kamieni mam dużo, bo tak zastanawiałam się właśnie, czy kamienie połupać, ale chyba nie ma sensu. No dobra, to w sumie będę czekać. Chodź, moja łykwitko. W sumie tu masz te chrypy jeszcze raz. Dwa, trzy. Raz, dwa. Dwa, trzy. Chodźmy tu na prawo. No mam nadzieję, że przeżyją. Tu bym zostawiła dwa. I na jeszcze jednej wyspie bym zostawiła dwa. To jest trochę niebezpiecznie. Można to po prawej jeszcze bardziej? Aha, miałam to zjeść, żeby szybciej płynąć niby. A, to jest już wyjście, no pięknie. No to masz tu doj doj. I tu doj doj. Niech sobie żyją. Niech się gatunek rozmnaża i popłyniemy na tą po prawej. Po kolejne dojdojki, znaczy... A czemu ja w ogóle... O! Po to to zrobiłam, nie? Żeby płynąć w łódce i mieć światło. Aj, to jest takie tymczasowe. W sumie kawy nie wzięłam. Nie, trudno. Ale faktycznie pomaga. Ta rybka. Tu masz dojdojka, no i tu drugiego. Na razie się zaopiekuj nim, bo jest młodsza, ale ona dorośnie. Idźcie, jedźcie co chcecie. A ja mam kolejne te na rybki. Zjedz tą rybkę. No, faktycznie szybciej się pływa. To w sumie jeszcze z kawą. Okej. Okay. To też dla wielu osób jest to nowość właśnie, że jak się zje tę rybkę, to się jest odporny w ogóle na fale podobno? Wow! Można pod prąd, pod falę wpływać. Kurczę. Ciekawe. Efekt jest krótki zapewne, ale jest. O, bo już się skończył właśnie. Ale jakaś tam walka czy coś? Można by było tak podjeżdżać właśnie i tak po troszeczku się naprawiać, to bym nie miała nigdy problemu. Później ze staniem i czekaniem, aż się łódka do maksa naprawi. Popatrzcie, 3 sekundy i naprawiona. Chyba bym mogła jeszcze raz ryby zebrać. W sumie bez rodzica jesteście. Biedaki. To muszę przepiec. Tę rybkę bym w sumie mogła schować. I... Aha, ja muszę kawusie przepiec. Tu mnie chroni daszek, mimo że nie stoi tak bardzo, ale dobra. No dobra, to dojdoje. W sumie załatwione. Proponowaliście jeszcze, żebym narobiła obsydianowych, nie obsydianowych, kokosowych może bomb. I właśnie poleciała do wulkanu, żeby porozbijać te skałki. Nie jest taki głupi pomysł. Znaczy, w sensie, że spoko pomysł. Zróbmy sobie kilka kaw. Na drogę. Cztery. Kilka. No możesz zjeść, bo to w sumie zajmuje miejsce. Raz,
Dwa. Trzy. Chociaż na razie tę kawę schowam. Zanim się nie wybiorę w podróż, bo muszę jeszcze zobaczyć na kokosy. 13. Co ja tu potrzebuję w ogóle do tych kokosowych bomb? Czy one były tutaj? Chyba nie. Wydaje mi się, że gunpowder mi jest potrzebny. Czy one były tutaj? One mogą być tutaj. Coconut, no właśnie, gunpowder. A coś tam jest. 3. Czekaj. I liny. Okej. Czy to jest ta co pora roku, co już tak leje? 3 liny. Raz. 2. 3. No i niestety nie mam jajek zepsutych. Mam tylko 3. Dzień dobry. Ja przyszłam po troszkę trawki. Czy jest sens z 3 kokonatami? One się nie stakują, to jest strasznie wkurzające. Bo też nie wezmę ich mnóstwo, bo mi zajmują bardzo dużo slotów. To jest wkurzające. Powinna się stakować, chociaż pewnie wtedy było to było zbyt OP. Chodź, moja droga. No, tutaj trochę tego jest, można było to nazbierać, ale co tam. Statystyki masz ładne. To chciałam jeszcze w sumie zrobić. Kolejne ryby. Jakoś tak mnie korci. 2 liny i 2 pajęczyny. 2 liny i 2 pajęczyny. Nie ma problemu. Co ja bym ci, ptaszku, mogła dać, żebyś ty mi dał jajeczka? Chodźcie, kolejne. Zrobimy tu. Mamy żółte rybki! Okej. Okay. Może być. Tu masz nasionka. Wiesz co, wydaje mi się, że to jest ta pora roku, gdzie tak leje i będziemy mogli popłynąć, tak, już po... Tak, zabić. Dobra, lecimy. Tylko ja wezmę nowy miecz. Lecimy na Tiger Sharka! Biorę mieczor. Tego na razie nie biorę, bo już nałapałam się. Tych kokonajdów na razie też nie będę brała. Schowam je, bo to tylko miejsce zajmuje. Czekajcie, bo ja nie mam... Nie, no mam dolecz... Zresztą, gdzie ja tam się przejmuję? Dobra, bo ty żyjesz w wyspie. Gdzie ja tę wyspę znalazłam? Nie tu, nie tu. Tu, nie, tu. Czekaj, to ty jesteś po tamtej stronie. Czekaj, bo kawa. Gdzie to tak bez kawy można? Gdzie to tak bez parasolki w ogóle można? Weź się trochę wysusz. Tylko trochę. Zjemy sobie kulki. Nie chcę, żeby mi sanity spadało, bo sanity jednak jest wkurzające. Gdzie parasolka, jak ja mam przecież to? Zapominam. Kawy. Chowaj tę parasolkę. Masz tu piękny. Ten. I lecimy tak, to, to i jesteśmy teraz jak Speedy Gonzales, a nawet i szybsi i wścieklejsi. Ojej, będziemy mieli, chociaż teraz z tą kurteczką to tak naprawdę, czy mi jest potrzebna, powiedzcie, parasolka na głowę, ale chyba dla samego faktu pokonania tego Tiger Sharka popłyniemy sobie na wyspę do maluszków. Zobaczymy, jak mamusia zareaguje. Pisaliście też, że można by odsłonić calutką mapę. Nie wiem, czy to dobry pomysł i czy chciałbym się wam oglądać jak... Nie... O Jezu. Jak pływam po mapie i po prostu odsłaniam czarny ekran. Mogłoby to być dosyć... nudne. Fajnie, tak sobie marnuję teraz sanity, ale niestety wystarczy
ruszyć się troszeczkę nie w tą stronę i ona już wpływa w krawędź i mamy dziękuję, do widzenia. Połowa sanity z żarta. Czy mi się już psuje łódka? Ojojoj. Gdzie to jest? Tutaj było, nie? Dobrze płynę. Dobrze płynę, tylko nie wiem, czy chcę w nocy walczyć. Chyba nie. Więc zrobimy tak. Ty sobie to zjesz. A ja teraz bez żadnego problemu mogę sobie posłaniać mapę i poszukać jakichś fajnych rzeczy. Zanim nie wstanie dzień, moi drodzy. Tu mamy śmierdziele. Mamy dużo ryb. Wiecie, czego nie robiłam jeszcze? Nie łowiłam ryb wędką. No, mając swoje farmy, nie jest raczej potrzebne, ale... Bardzo dawno nasz projekt. Niby taka, wiecie, podstawowe by było jedzenie. Taka podstawowa... Podstawowy sposób, żeby nałapać jedzenia, no bo jednak żyjemy nad wodą, tak? Ocean w ogóle, pełny ryb. A nie łowimy tych ryb w ogóle. Patrzcie, jak pięknie odsłonięty. Dobra, i jest dzień. To lecimy w takim razie do maluchów. Ale gdzieś tu wyżej trochę były. O, jeszcze wyżej. I tu. Wiesz co, możesz to wyłączyć. Bym się nie obraziła. Teraz byś mogła zjeść ten surfing tour, bo mi on się zaraz zepsuje. Na sanity. Ten deszcz jest wkurzający, jest strasznie głośny. Ała, a... I... Dziękuję. Oj. Cześć, mamo. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. A pięć nawet? O, teraz mogę ci bić, bo mam bańkę. Haha. Ciekawe, ile ty masz życia. Z tobą naprawdę to można... O. Stać i się bić. Jeden, on jest tak prostym bossem. Maluszki, o właśnie, bo tutaj jeszcze coś wypadło, jakiś ten, na szybszą czapkę. Wy tam się odrodzicie, ja wiem. Ja wiem, że to było okropne, co przed chwilą zrobiłam, ale to są rekiny. Na razie są małe, ale one dorosną i będą bardzo niebezpieczne, więc nie dajcie się zwieść. Nie dajcie się zwieść, rekiny są bebe. Zrobimy tak, bo przecież... Już mi się psuje, więc muszę zjeść. Możemy sobie popłynąć do domu, która ją dość tak dziwnie. Bo myślę, że tak szybko płyniemy, że możemy teraz przez całą mapę przepłynąć. O, kawa mi się chyba właśnie skończyła. Pozwolniłam niesamowicie. Czyli mamy porę roku, gdzie już leje. Co jest najciekawsze, 150 dnia, czy my się załapiemy na kolejny wulkan i wybuchy? Mam nadzieję, że nie. W sumie ten może się dopiero zaczął. My mamy jeszcze... No nie, no chyba się załapiemy. O, butelka. Zobaczmy, gdzie mamy skarb. W domu u nas? Serio? O nie. Dojdoje zakopały. Dojdoje skarb zakopały. Czy wy sobie to wyobrażacie? Dobre sobie. Swoją drogą też można by było, tak jak pisaliście, znaleźć wieloryba, ale tu trzeba by było znaleźć bąble, a jak tak szybko płynę, to niezbyt je widzę. Ale może je tam gdzieś dojrzę. Jak je gdzieś dojrzę, tu jest ul? Nie. Jak gdzieś dojrzę bąbelki, no to myślę, że mogłabym... O, pójść za nimi. Chodźmy do domu. O, są bąbelki, ale teraz idą psy. A ja bym chciała skorzystać z moich pułapek. Zobaczcie, jak się spiszą. O, ja mówię, tu cały czas jesteście. Zaparkujmy. O, wykluł się maluszek! Chodźmy tutaj. Wiem, że nie ma tego wiele, ale... Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Cześć, świnko. Nawet sobie tu stanę. Żeby ona się nie zrespiła w dziwnych miejscach. Czekaj, gdzie jest moja broń? Tu jak mi narozlewały.
Chodźcie jeszcze tutaj. Fajne. Podoba mi się, że udaje się to zrobić w ten sposób. Takie to, zobaczcie. Oj, 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 oj. Nie ma. Czy ty zżerasz mi moje mięso? Nara. Oj. Nie ma. To trzeba zresetować. Tu i tu i tu. I tu jeszcze trzy chyba kule leżą i mięso. Co to robią w ogóle te? Te jak te wodne, jak fajnie rozlały tę wodę. To fajnie to wyglądało, jak one akurat umierały. Okej. Okay. I dzięki temu mam 11 pułapek. O kurde, to ile lin, tylko ja teraz nie mam miejsca w ekwipunku. Dajcie mi chwilę. To można powiesić, bo ta ryba naprawdę może sobie schnąć. Nie mam miejsca na to. Zrobimy tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Dwa jajka i ryba. Na to jest miejsce. To się zrobi zaraz kapelusz. Na to nie ma miejsca. Tu, tu na razie odłożymy. O, mam za dużo muszelek. No pięknie. Przestało padać. Jaka cisza teraz. Błoga cisza. Dobra, chodźmy zrobić. Tylko, że tu chyba będzie potrzebne jeszcze drewno. Ale to ja mam dużo drewna. To będą potrzebne liny. Gdzie ty idziesz? Ty idziesz? Moje mięso! Haha. Nie ma. Potrzebne będzie 11 lin. Patrzcie, jak to jest dużo. Ale ja mam trawę pod statkiem. A, trzy sztuki trawy mi zostały. Szkoda, że to też się nie stakują. Mam dużo miejsca w ekwipunku. Ojoj, skończyłam się kawa, jak to dziwnie teraz. Tak wolno biegać. A, zrobimy z takimi większymi odstępami. Bo nie chce mi się bawić w to takie dokładne stawianie tych pułapek. Nie budujemy tu przecież jakiejś super bazy. Jeszcze 5. Dawaj. I typ, 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 typ. Teraz mogą nam, wiecie, podskoczyć. No i pięknie. Coraz większe to zaczyna być. O, jeszcze jedna. Przepraszam, przepraszam. Ta, no niedługo, bo... A ciekawe jakby ten, Silneido przyszło. Byśmy na nim przetestowali arenkę. Pewnie by wciągnął moje wszystkie pułapki. Na tym by się skończyło. Aha, bo ja tu włożyłam te. Czekaj, bo ja nie chcę. Nie lubię po nocy. Statystyki też sobie chętnie podniosę. Teraz zjem sobie jajeczko. I to mamy tak. Raz, dwa, trzy. Sobie korzystamy z ziemniaka, żeby było miejsce. Co ja potrzebuję na tę czapkę? No gdzieś tu pewnie będzie ta czapka szybkości. Parasolka jest potrzebna? Kurczę. O, a ja mam, poczekaj. Mam to. Mam parasolkę. I mam to. Możemy sobie zrobić dąbrelę. Jak to pięknie wygląda. Do tego jeszcze możemy sobie zrobić lunety, ale to jest mniej ważne. Akurat. Na razie chciałam się skupić na czym? Na tej czapce przyspieszającej. A można tu była? Nie. Czyp, czyp, czyp. Tu jest. Kokosy i dwa wajne kokosy. O, akurat. Na jedną czapeczkę mi wystarczy. Siup.
Możemy chodzić w tej czapeczce, będziemy szybsi. Gdzie jest moja czapeczka? Tutaj. Nie. To idzie tu. To idzie tu. Młotek ci na razie niepotrzebny, koleżanko. To mi też tu niepotrzebne. Śmiesznie wygląda ta czapka. Płetwa rekina na kokosie. Witamy, bym musiała pozbierać znowu trawki. Cztery trzeba zasadzić tylko. O, proszę, jakie wybredne. Pod kątem trzeba. No dobrze. Trawki trochę się przyda. Chociaż to mi już też niepotrzebne za bardzo. Nie będziemy marnować naszego bublersuta. Ale porusza się szybciej z tą czapką, fajnie. I jeszcze laska prędkości. Plecak krampusa. Wspaniały. No i dobra, nie wiem kiedy pójść do Idoje sprawdzić, ale myślę, że chyba jeszcze za wcześnie. Myślę, że w następnym odcinku pójdziemy sobie zobaczyć, jak dojdę na drugą wyspę, czy tam jakiś progres jest, czy nie ma. Ale powinien być, chociaż nie, no nie wiem. Motylki. Tam miałam jeszcze siatkę z czterema użyciami. Można by było was złapać, ale już jest koniec dnia, więc dam wam spokój. Oj, dobra, dobra, bo się rozpędziłaś. Rozpędziłaś się, moja droga. Załóż, tak lepiej to wygląda. Teraz weźmy sobie jedzonko. No i dobra, bomby z kokosów, no niestety tylko trzy, więc musiałabym nafarmić na przykład, o, dobra, pójdźmy na przykład sobie nafarmić jedzenia, w sensie mięsa, i może bym to zamieniła na jajka, no i to poczekaj, aż te jajka się zepsują, może nie będzie aż takiego problemu. Mięso poproszę, mięso. Dziękuję. Otruł mnie! Oj, oj, oj. Muszę mi się z nimi bicie, uciekać od nich. Zjem sobie to. Trochę życia mi zniknęło, ale co tam. Czy ja tu jeszcze mięso? No, cztery mięsa to niedużo. Mięso, mięso, mięso. O, pszczółki trochę się już zaczynają tutaj starać, widzę. Drzewka urosła, którym zasłaniałem widok pięknie. Może będzie mięsko. Dziękuję. Zabrak mięska. Raz i dwa. I. W sumie mogłabym jeszcze wykopać te dwa. Chyba tak zrobię. Chociaż nie wiem, z których wychodzą węże. Musisz zrobić następną łopatę niestety. Potrzebuję raz, jeszcze jedno. Chyba to jest za blisko, wiesz? Żeby zrobić jeszcze jedną czapkę, bo mam jeszcze ten jeden. Nie chcę, żeby się zmarnował. Włożymy sobie ją do skrzynki i będziemy mieli super czapkę. Możesz sobie zjeść, moja droga. Nawet mogłabyś pójść spać, żeby się podleczyć. Kawusia. Kokosek jeden mi jest potrzebny, poproszę. Kokosy to ja chyba muszę zasadzić, bo coś kiepsko widzę z nimi. Okej. W sumie możesz się tym wyleczyć. A możesz bubla założyć. Bubel, bubel. To bym musiała przepiec. Poczekaj, napalimy sobie tym. Przepiec to tak jest. Raz, dwa, trzy. Fakt, że nie mam mięsa. Jest trochę szkoda mi marnować to mięso. I teraz nie mogę was włożyć do lodówki. W ogóle czy ja mam jakieś zgniłe jajka? Bo może ja to gdzieś tutaj wcześniej... Kurde, to... Włożymy to tu. Ale tu nie mam. Tu nie mam.
Ja mam 35 obsydianu w ogóle. A pisaliście, że w tej czapce. Nie, nie w tej. Znowu mi się myli ta czapka. Gdzie jest mój mózg? Mózg czapka. Ona gdzieś tu jest. Jest moja mózgowa czapka. Że z nią nie trzeba iść do wulkanu. Weź to, wyrzuć. Wyrzuć to, to też musimy odłożyć. To zostaje na miejscu. Tym będzie można napalić, pajęczynę możemy odłożyć. Dobra, to teraz tę rybkę mogę odłożyć, bo na razie się nie wybieram w podróż. Pięknie. Załóżmy czapkę. O. I ja mam jakieś dziwne rzeczy swoją drogą, bo ja mam to, ale ja nie mam potwornych... O kurczę, mam to, ale nie mam dusz potwornych. Koszmarnego paliwa nie mam. Albo mamy to. Ha, ja nie wiem co to robi. Fioletowy klejnot i magical seal. Fioletowy klejnot. Dobra, zróbmy to. Mogę na tym zagrać. To podobno coś z wiatrem chyba robi. Czy to? Nie, to robi coś z wiatrem. A to? Chyba się muszę dowiedzieć. Nie mam serca, nie mam... Kurczę, nie mam serca. Na wszystko jest serce potrzebne. No to ja jednak muszę iść zepsuć im te domki. A tutaj na przykład z tego... Co to jest? Dressbox? Aha, to jest akurat z moda. Seaworthy. Wszędzie koszmarne paliwo niestety potrzebne. Mam niebieską. A jaka śliczna. Mogłabym ice staff zrobić. W ogóle to czemu my nie mamy maszyny? Czekaj, żadnej. Bo bym musiała złapać papugę. Ojejku, jakie to dziwne. Chesterowa, glumerowa. Ja nawet nie wiedziałam, że tyle skórek tego jest. Dobra, to na razie odłożę, bo dowiemy się, do czego to jest. Znaczy ja jeszcze nie wiem, nie pamiętam, nie wiem. Wybaczcie. Musiałabym naprawdę skoczyć i tak do tego. Do wulkanu. Po obsydian, po serca. Więc chyba wybierzemy się w następnym odcinku do wulkanu, a na razie się pożegnamy. Moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Możesz założyć swoją szapkę, szapkę czapkości. Mózg zostawiamy. Widzimy się w następnym. Bye!